żeby mieć pogląd dobry o świecie, trzeba byłoby żyć no niedługo, ale za parę tysięcy lat. A ja w tych podróżach swoich spędziłem najwyżej 30 parę lat. Szukałem takich rejonów świata, o których albo ja osobiście nie wiedziałem, albo najmniej wiedziano, albo są bardzo sprzeczne hipotezy. To są te światy, o których zapomniano, albo ja nie wiedziałem, albo odkrywałem na nowo, albo tłumaczyłem, dlaczego są takie, a nie inne. Poszukiwacz zagubionych światów. Reportaż Ewy Michałowskiej. Ja bardzo staro wyglądam, ale jestem zupełnie młody, mam dopiero 86 rok. Moje nazwisko jest Schwarz, ale przez długie lata, przez kilkanaście lat byłem pod fałszywym nazwiskiem mojego kolegi i chłopca z mojego oddziału, Piotra Bronikowskiego, i więcej osób znałem jako Bronikowski o wiele niż jako Schwarz. Więc później, żeby nie było zamieszania, połączyłem nazwiska i nazywam się Schwarz Bronikowski, ale drugi przypadek jest Schwarza Bronikowskiego, bo Schwarz nie podchodził od herbu. Herb podobno miałem, ale nie był herb Schwarz, tylko Boże znasz, więc prawidłowa pisownia jest Schwarza Bronikowskiego. Z rodziny ojca niewiele wiem, tylko tyle od przekazów właśnie dziadka o pradziadku, który był szefem partii, to znaczy dowódcą oddziału partyzanckiego w 1830 roku. I razem z swoim oddziałem, bo tu walk wielkich nie było, wędrował gdzieś na Podlasie czy gdzieś indziej i tam walczył. I właśnie gdzie był później, czy był w niewoli, czy był na Syberii, tego nie wiadomo. Wiem, że po wielu latach wrócił już jako starszy 50-paroletni człowiek. Ożenił się z najmłodszą i najładniejszą dziewczyną w Campinosie. No i popadli w nędzę, bo majątek Rosjanie skonfiskowali. I tylko ty wiem, że dziadek nosił pierścień z herbem, podobno dotyczący Pana Boga. Skojarzyłem to ze Schwarzem, kupcem z Krakowa. Nazywał się Czarny Robert i on dał ogromne pieniądze Warneńczykowi na wyprawę. No i za to dostał szlachectwo Boże znasz. I tyle wiem o swojej rodzinie, a rodziców miałem w Sannym Mierszyźnie. Ojciec mój był ogrodnikiem, pracował w cudzym dużym majątku, gdzie była anasarnia, figarnie, storczyki. Także ja wiem, jedna z podniet do moich podróży dalekiej strony to było zobaczyć, gdzie te pachnące storczyki rosną, jak one wyglądają na łonie macierzystej przyrody. Uczyłem się średnio, powtarzałem szóstoklasę gimnazjum, zdwując geografii, prawda, żeby było śmieszniej. Maturę zdałem względnie dobrze, no a później studiowałem prawo i Wyższą Szkołę Dziennikarską. Ale do 1939 roku, że nie skończyłem, bo mi przeszkodziła uczyć wojna, a później partyzantka i partyzantka w Sannym Mierszczyźnie. Wtedy byłem oficerem oświatowym, robiłem biuro informacji prasowej, no i później w czasie burzy na terenie Gór Świętokrzyskich i Kieleczyzny. Później spotkałem wyższych oficerów, którzy skierowali mnie do pracy w konspiracji na terenie Olsztyńskiego, gdzie pracowałem pod przybranym nazwiskiem. Tam byłem współzałożycielem pisma, które miało służyć Mikołajczykowi, jak przyjdzie do kraju i rozpocznie całą historię. Byłem w konspiracji, należałem do Stronnictwa Ludowego za zezwoleniem organizacji konspiracyjnej. Zostałem zdekonspirowany przez mojego byłego kolegę, któremu ufałem, któremu przekazałem materiały dla Wójcika, który był współpracował z Mikołajczykiem w tym zarządzie głównym, dotyczące sfałszowania referendum. Ale na szczęście zorientowałem się, że już bezpieka koło mnie wącha. Uciekłem, no i ukrywałem się 6 lat, bo bym jak kamer w pacierzu, jak oni mi sami powiedzieli, wisiał. 6 lat ukrywałem, miałem kilka obław. Ja jeszcze w 55 roku strzelałem się podczas obławy. To było w Jeleśni na Podkarpaciu. Zostałem zaczepiony, zaresztowany na dworcu przez tajniaka. Jak przechodziliśmy taką bramkę, uderzyłem go z twarz plecakiem i uciekłem. No i tak uciekałem, ale on był jakiś sprawniejszy, rzuciłem miesiąkę, bo tam się włączyli, już następnie mnie gonili. Odwróciłem się i strzeliłem do niego, strzeliłem mu w ramię. Później skoczyłem w biegu na zakręcie do takiego wolno jadącego pociągu. Dojechałem do Krakowa, z Krakowa do Wrocławia i się znowu ukrywałem i to wszystko opłaciłem tylko zapaleniem płuc, mimo że to było zimno, że to było paskudne ukrywanie. No a później zostałem ujęty przez bezpiekę na spotkaniu z moją ówczesną żoną i małym synkiem. I tak jechałem taki fajny asystent do Ministerstwa Bezpieczeństwa, tutaj do Warszawy. Oczywiście obstawiony z dwóch stron oficerami bezpieki, a z przodu jechał taki samochód półpancerny z karabinem maszynowym.
Na przodzie sądzili durnie, że będę odbijany czy coś takiego. Nic takiego nie było i nawet się nie zanosiło. To była konspiracja bardzo ścisła. Nie tak jak waka w czasie okupacji, bo ta konspiracja akowska to była słaba konspiracja, to była ścisła absolutnie. No a później to wiedziałem na krótko, na rok. Tam byli przeważnie francuscy Żydzi, bo nie byli zorientowani w tych sprawach polskich. I mówili, słuchajcie, a wy to jesteście dwie literki czy trzy literki? Dwie literki to jest AK, a trzy literki to było win albo NZ, bo jak trzy literki to będzie źle z wami. Do tych trzech literek się nie przyznawałem, czyli do winu. Po 1956 roku przystąpiłem do pisma, które tak pokazywało świat, pachniało światem, nazywało się Dookoła Świata. Zacząłem pracować jako współpracownik, a później bardzo szybko, tam był wspaniały wtedy, w tej pierwszej fazie, to był wspaniały redaktor naczelny, przyjął mnie i pracowałem nawet później jako kierownik działu popularno-naukowego. Tam wypadła pierwsza podróż do Grecji, do Turcji, pierwsze moje artykuły ze świata. No i później jeden z kolegów zaciągnął mnie do pracy w telewizji. Pierwsza podróż to właśnie była Grecja. Pojechaliśmy z zespołem, no ja byłem jedynym dziennikarzem, resztą byli naukowcy z Politechniki Krakowskiej. Powstały pierwsze reportaże i mój pierwszy film, bo ja już sięgnąłem po kamerę, jeszcze w Dookoła Świata usiłowałem, nie zrobiłem jeszcze uprawnienia, ale upadła ta firma, która mi to kamera dała i to wszystko. Także z Grecji filmu nie mam. Mam dopiero później pierwsze z Mongolii, gdzie się dostałem, byłem zaproszony, ale przez geologów, okazuje się nie przez rząd. Także ja ukradkiem wyjechałem w kraj, kręciłem, a mnie ścigali jak szpiega, prawda, po całym kraju. Udało mi się uciec i w końcu mnie capnęli, ale już zdążyłem materiały filmowe przekazać do polskiej ambasady. A później Hiszpania, później Alaska. No i Alaska, po prostu ponieważ tam był lot SAS-u, a SAS-em zawarłem umowę na zrobienie filmu o specyfice lotów nadbiegunowych. Tam, gdzie się zbiegają wszystkie południki, to pan ten południk może przekraczać co parę minut czy sekund. I tam kompas nie działa, bo biegun magnetyczny jest gdzie indziej niż biegun geograficzny. Tam zupełnie inne przyrządy, w inny sposób lata trzeba latać. No i o tej specyfice tego miejsca robiłem film. Przyjechaliśmy do Seattle, to jest stolica Alaski. Byłem z kolegą wtedy tam i zapytali się, skąd właśnie Alaska, dlaczego przyjechaliśmy na Alaskę. Ja mówię, jak to Alaska? Upomnieć się o nasze ziemię. Oni byli zdziwieni i ja im powiedziałem wtedy prawdę. Ostatni gubernator Alaski, rosyjski, który sprzedał Alaskę, był Polakiem i ten, który kupował w imieniu Ameryki Alaskę, był Polakiem. Więc upomniałem się o ziemię polskie na Alasce. No więc było dużo śmiechu i dużo, dużo wódki potem. W ogóle nigdy nie miałem dobrej pamięci. No może nawet dlatego robiłem filmy, że nie miałem dobrej pamięci, żeby jakoś to zanotować w sposób wyraźny. Te są kolorowe, to są czarno-białe. O, to są bardzo, bardzo wczesne. Trzy filmy z Arktyki, to czarno-białe. Wielki skok, aha, to jest skok na samolotem nad biegunem Arktyki, szukanie złota. Później nad Zatoką Bafina, to Eskimosi. Przez grząskie śniegi dolin i zamarzłe zatoki jechaliśmy szereg dni. Tukalu i na patok Eskimosi wieźli nas dwóch polskich dziennikarzy białą krainą prawie pustą, lecz tak nasyconą polarnym nastrojem, że nie chcąc tracić wrażeń własnych, w spokoju zostawiłem kamerę. A przecież na trasie były lodowe ściany fiordów i obozowiska eskimoskich myśliwych. Tylko na magnetycznej taśmie nagraliśmy kilka pieśni tego ludu, który przed tysiącami lat porzucił ciepłe pielesze Azji i osiadł tu wśród śniegów. Blisko już chyba do osady Frobisher Bay. Czas najwyższy, psy zmęczone, konieczność częstszych postojów. Marzymy z kolegą o gorącym posiłku. Nasi Eskimosi nie ulegają tego rodzaju słabości. Nazwa Eskimos pochodzi przecież od Eskimocik, co znaczy w języku Indian Wabunaki, jedzący surowe mięso. By rozproszyć natłok kulinarnych marzeń, bawię się podarowanym biczem. Ten pleciony z morskich skór rekwizyt polarnych podróży nie zszarpie się więc na grzbietach Haski. W chwale odpocznę na ścianie mojego mieszkania. Ja mam obrzydzenie do własnego głosu. Dykcję mam fatalną i zawsze ktoś z
aktorów czytał moje filmy. Oczywiście teksty będą tę moją bezpośrednią wypowiedzią w stosunku do widza. Zwykle miejsca ludzkiego osadnictwa ujawnia tylko dym z pogorzelisk pierwotnej dżungli lub starych plantacji popielonych ogniem pod nową prawę. Dymy więc są nam drogowskazem w marszu przez montanię, górską krainę pokrytą tropikalnym lasem. Odrębny przyrodniczo region wschodniej strony peruwiańskich Andów. Skrótami indiańskich ścieżek wędrujemy z synem Jackiem, szukając pewnej starej hacjendy osadzonej w dżungli. Według posiadanych informacji owa miejscowość Kadena ma leżeć nad rzeką tej samej nazwie przy wąskim trakcie, zresztą zbudowanym nie tak dawno. Wreszcie rozbłysła Kadena. Właśnie gdzieś tam osiadł w końcu ubiegłego wieku Polak Jan Kalinowski, łowca i kolekcjoner ptaków dla warszawskiego Muzeum Branickich. Tuż przed ostatnią wojną słuch o nim zaginął. Ciekawią mnie dalsze losy strzelca przyrodnika. Oczywiście Montania. To jest na wschodnich zboczach Andów, gdzie jest największa ilość gatunkowo i ptaków, i motyli. I jeśli mamy jakieś wyobrażenie raju, to chyba w przybliżeniu tak musiał wyglądać. Na kilka dni żegnamy Benedykta, by pójść z kamerą w dżunglę, skąd kuszą tajemniczo głosy zwierząt. W gęstwinie jakiś głos zaintrygował Celestyna. Trębacz. Popularny kiedyś trompetero, który dał nazwę kilku puszczańskim osiedlom. Pierwotnie był to ptak ufny. Żywił się koło domostw, nie stronił od ludzi. Dziś wskutek łowieckich zapędów człowieka rzadki już i nader płochliwy. No tam zresztą nad Rio Malinowski, nad rzeką Malinowskiego, byłem z rodziną Kalinowskich, prawda? Tego Kalinowskiego, co z Dyboskim kiedyś wędrował przez Syberię, tym podróżnikiem. No i tam żeśmy z braćmi Kalinowskimi szukali złota, razem z grupą Indian. No i tam wypłukiwali pył złoty taką siatką. No i ten pył się później rozpuszczał w rtęci. Rtęć została wyparowana, zostało złoto, którym się płaciło. To nie było takie zupełnie czyste złoto, ale jakieś 22% chyba miało albo więcej. Wiem, że jak się sprzedawało coś za to złoto, się kupowało w sklepie tam. To przed tym palnikiem gazowym to wypalano, żeby jeszcze te brudy z tego złota wypalić, żeby ono było bardziej lekkie, bardzo czyste. No a myśmy za chwilę w takie miejsce, gdzieśmy znaleźli trochę samorodków złota. No i tam żeśmy z Celestynem i z Benedyktem trochę tego znaleźli, no to się zamieniło na podróże, na żywność. Największy samorodek to był wielkości fasoli dużej, no ale były takie wielkości, no ja wiem, główki od zapałki, przeróżne samorodki. No i dużo miałem przy tym miłych wrażeń, pieniędzy niewiele, ale wrażeń dużo miłych. W wilgotnym lesie nad zalewem rzeki natknęliśmy się na zwierzę zupełnie niegroźne dla człowieka, choć demonizowane uparcie w podróżniczych reportażach z nad Amazonki czy Orinoko. Anakonda. Gdy gad sunął pod nami, mógł się wydawać rzeczywiście ogromny. Ale po chwili i chłodnej ocenie stwierdzamy, że nie mierzy 6 metrów. Między bajki trzeba włożyć relacje o ich 20 i więcej metrowej długości. Nikt zresztą nie podjął jeszcze ufundowanej ogromnej nagrody za dostarczenie do Nowojorskiego Towarzystwa Zoologicznego 15-metrowej anakondy. Z zielonymi wężami inne wątpliwości, na przykład Falsa loro maciaku, łagodny, niegroźny. Ma podobno jadwitego sobowtóra z makabryczną reputacją. Celestyn doradza największą ostrożność. Marsz utrudniają cienkie, kolczaste pnącza i ostra jak brzytew trawa zwana cortadera. Za
zazdrością więc obserwujemy ostronosy wędrujące swobodnie wśród konarów dżungli, niepłochliwe, czupurne, wyraźnie obdarzone przez naturę nadmiarem temperamentu. Świat już nie jest tak pierwotny, jak ja jeszcze w ostatniej fazie widziałem. Gdzie widziałem ludność pierwotną i w Australii, na Nowej Gwinei, w Ameryce Południowej, to tego już nie ma. Teraz nawet jak się tam do nich trafi, to są po europejsku odziani, technikę wprowadzają. Natomiast byłem w takim momencie, że nagle gwałt, przebierają się w pierwotne stroje, bo przyjeżdżają cudzoziemcy z dolarami przez biura podróży zorganizowane. Także autentycznych kultur właściwie nie ma. One są zatarte albo bardzo zniszczone, a to wszystko to jest niestety cepelia. Napotykamy rodzinę Campów wędrującą z nad rzeki Kubidiari. Żyją tam Indianie dość pierwotni. Nie dali się dotąd usiedlić przez misję. Niemowlę na ramieniu w opasce zdobnej w kościane grzechotki, na postrach demonów. Indianie twierdzą, że do wioski pozostał niecały dzień drogi. O świcie ujrzeliśmy chaty rozsypane pośród jaru Kubidiari. Kobiety szykowały już posiłek oraz robiły masato, alkoholowy napój z juki. Dla wywołania fermentu część juki kobiety żują i wypluwają do rozwodnionego zaczynu. Mężczyźni musieli wyjść na polowanie, bo same tu kobiety i dzieci. Peszy nas zarówno milcząca, prawie wroga rezerwa mężatek, jak i wyraźna kokieteria wdów. Jednak dzięki wesołym wdówkom Juan załatwił kwaterę. Gniotą też dla nas na kamieniu mapi kukurydzę na polewkę. Rozdaliśmy wśród kobiet pierwsze prezenty: igły, grzebienie oraz papierosy. Skrycie nagrywamy pieśni. Te ligi wcześniej nie znałem, a później zaprzyjaźniliśmy się bardzo. Zgłosiłem się do redaktora naczelnego redakcji, który powiedział, że wraca te liga, że go mają przyjąć w Gdańsku i Gdyni, przygotowania szykują. Kiedy bym pojechał, zrobił z nim wywiad dla telewizji, prawda, wcześniej. Poleciałem do niego do Senegalu. On tam kończył tą swoją wyprawę, ponieważ jego jacht był w reparacji. Francuzi mu reperowali, bo nie dojechałby już wtedy nawet, nie mógłby zamieść pętli w Maroko, prawda, skąd zaczął podróż dookoła świata. A ja namówiłem go, on w książce właśnie wspomina, polecieliśmy z wizytą do króla Sererów. To jest takie autonomiczne królestwo w Senegalu jakby. No i po drodze zanocowaliśmy w pewnym hoteliku. No i nagle obudził nas jakiś taki szum, zamieszanie. Zapaliliśmy światło. A tu na razie pościeli nie setki, ale tysiące karaluchów. Miałem dwie takie torby, bo wziąłem z Milanówka krówki. Przywiozłem i tam postawiłem, bo się tymi krówkami żyli. No i pełno było w tym wszystkim. No i nie wiedzieliśmy, co zrobić. Strącnęliśmy, spościeli to wszystko. Nie było ratunku. Ja zawsze od lat używam środki nasenne. Dałem Leonidowi i sam zażyłem proszki. Usnęliśmy. Rano obudziliśmy się, nie było już karaluchów i torby z krówkami wypuste. Mężczyźni zjawili się jak duchy i natychmiast szef wioski, czyli Pingaciari, przynosi rewanżowe dary. Opaskę do noszenia dzieci i kamienną siekierę po przodkach. A z emocji aż przełyka ślinę. Jak przyjmę upominek? Wódz ma na imię Omigo. Jeśli ci to odpowiada, mówi, weź też sobie te pióra i bębenek. Podarowałem więc podbierak na ryby, a Omigo i jego dwóm synom omal serce nie pękło ze szczęścia. Tutaj mamy pióropusz na czoło z tukanów, to chyba tych tukanów oddało życie ze 100. Ten kolorowy tak. To jest od łowców głów z Peru. To jest to plemię zmniejszające ludzkie głowy do wielkości pięści.
No i tam dalej, strzałki z kurarą, dmuchawka do kurary. Tak, brałem oczywiście, nie sięgałem po żadne imitacje, brałem tylko rzeczy autentyczne, tak dokładnie autentyczne. No to autentyczne malowidła aborygenów, jak pani widzi, no to są różne rzeczy. To są i nasze prehistoryczne, mam serię naszych polskich swastyk, to było sakrum, to był święty znak również dla polskich plemion. A te kolekcje, które tam mam swastyk, to pochodzą właśnie z terenów Sandomierzczyzny, z rejonów koło Gniezna i tak dalej, i tak dalej. O, to są nasze swastyki. Na garkach to jadła. Te są XIII wiek, czyli już XII, XIII wiek, ale były dużo wcześniejsze. To najwyższe, znalezione koło Gniezna, prawdopodobnie jest starsze. Tu są dwa mordujące się centaury. To jest mój portret. Jechałem w Opatowskim, w czasie okupacji, ze Stefanem Żochowskim, znanym, bardzo znanym rysownikiem, autorem ilustracji do książki Zagadłowicza. No i naprzeciw nas jechała jakaś furmanka, jechałem bryczką i jechał ktoś, kto postawił kołnierz. Zauważyłem się, że to był człowiek ścigany przez organizację, kapuś, pracował w ogóle w Radomiu, współpracował z Niemcami. No i tak przyszliśmy, tak się mijali i tam na tym wasążku właściwie obok zgasło niespodziewanie życie. Mieliśmy polecenie, zresztą uprawnienie z Londynu dla dowódcy oddziału, że jak się kogoś chwyciło na zbrodni i to mu się udowodniło, to był wypadek ewidentny, bo tego faceta znałem, to było prawo wykonać wyrok śmierci. Więc Stefan się bardzo przeraził, jak mogłeś, on mógł mieć dzieci. No wiesz, ostatni skurwysyn, to już powinno być dawno zrobione. Ale on to przeżył, bo on był taki pacyfista, mimo że dwóch jego braci zginęło w obozie koncentracyjnym, później w Oświęcimiu. Po dwóch tygodniach on mi przynosi, bo miał wyobraźnię ogromną i pamięć rokowo ogromną, przynosi mi mój własny portret i tam są dwa mordujące się centaury. Jeden strzela drugiego i ten drugi ginie przebity strzałą. Później z Stefanem myśmy nie widzieli się, nie wiedziałem, czy zginął, umarł. No i nagle patrzę, to był rok 45, a na znaczku jestem ja. Na pierwszym znaczku, jednym z pierwszych znaczków polskich. Oczywiście nie w postaci mojego własnego portretu, tylko centaura strzelającego z łuku. Wszystkie religie, a religie poznałem dużo, robią bardzo ciekawe baśnie podtrzymujące nas jakoś na duchu, zapewniające jakiś sens życia, ale właściwie trudno mi było uznać którąkolwiek bez zastrzeżeń. Szukałem przede wszystkim inności świata. Chciałem mieć jakieś ogólne pojęcie o świecie. No właśnie, czym się jest? Czym jest sens życia? Skąd przyszliśmy, dokąd idziemy? Czy jesteśmy w kłowrocie wcieleń, czy też nie? Jaki jest tego początek, jaki jest tego koniec? Ale czy na to jest odpowiedź?